z reklamą. Co się dzieje w Polsce tej? Komisja do spraw kamienic, no, urzędnicy, którzy zostali zwolnieni z pracy, z magistratu, zrobili wielką przykrość Hanie Gronkiewicz-Walcy i zeznania ją obciążyły. Dostajemy znajomość tematu. Telewizja chodzi i ten, no tak, kto się widzi, to było dwóch, ja się pytałem, co to jest. Ważnych, bardzo, telewizja trwa. A to te, tam tego Rydzyka? Nie, to jest nasza telewizja. Ale oczywiście to jest tak, ludzie zaczynają się dowiadywać, co to jest. To jest właśnie wtedy, gdy są uprowadzeni przez propagandę. Widzimy te TVN, gazety wyborcze, czy inni również. Ile tego jest? Teraz pytanie jest takie, ale co miał zrobić? Teraz w czasie komisji tej Ambergold, jeden z posłów, co powiedział w Radiu Maria, oczywiście kłamstwo. Jeden z aspektów tej diety. Nawet wtedy, w czasie tego przesłuchania, pytając, zadając pytania, nie darują sobie, no biedni ludzie, miejmy miłość do tych ludzi, pobłogosławić, jeżeli błądzą. Broń Boże, nie ze złością, a nigdy już nie przeklinać, błogosławcie, a nie złożyście, mówi Pan Jezus. Mówią święci, mówią apostołowie. Kochani, mamy wiele do zrobienia. Co zrobić? Wiele do zrobienia. Kochani, szczególnie zwróćmy uwagę na dzieci i na młodzież. Kochamy Polskę, jesteśmy skłonni już nawet działać dla Polski, dużo dać dla Polski. Te różne patriotyczne ruchy, piękne one są. I trzeba to robić, trzeba kochać Polskę, ojczyznę, to jest nasza matka. Jan Paweł II mówił, to jest moja matka, mówił o Polsce. Uczy nas tego. Uczy nas Pan Jezus miłować ojczyznę. Pan nas ojczyzną, tą ziemską, Jerozolimą, płaką. Bo co się stanie? Przepowiadał z tą Jerozolimą. Roszczenia do całego gruntu. Miał trzeba 5%, kochać, ale ojczyzna budowana na fundamencie, którym jest sam Jezus Chrystus. A więc poznać Chrystusa. Poznawać Chrystusa i wszystko robić, żeby inni poznali. Dzieci i młodzież. Od dziecka małego. Od tego w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Na kolanach. Trzymacie małe dzieci. Przytulacie je. Już mówicie do nich o dobrym naszym Ojcu Niebieskim. O Panu Jezusie. Przekazujecie Ewangelię swoimi słowami. Miłość do Pana Boga, do Matki Najświętszej. Do tego wszystkiego, co jest święte. Do wszystkich świętych. Ale trzeba wskazywać dalej. Na pewno przytulić do serca, mówić. Pierwsza katecheza to jest katecheza w domu rodziny. Może tak być, że rodzice są niewierzący. Albo zagonieni. To roszczenie, które on ma do tej to nieruchomości, co oni niby chrzestni, tam, kto ją uratować, dziadkowie, to jest roszczenie przedwojennej amerykańskiej firmy, która dostała odszkodowanie w latach 70. Która została fikcyjnie zreaktywowana. Czyli rzucać tak, on reaktywuje, fikcyjnie reaktywuje amerykańską spółkę, która dostała odszkodowanie i na tej podstawie oczywiście oni każda mu wymieniają ewangelizacja to na dwie działki, się od modlitwy i zmierza do tego, żeby ewangelizowany zaczął mówić do Pana Boga z otwartym sercem. To jest kluczowa w ogóle. Zaczął mówić, przymnóż mi wiarę. Zaczął mówić, obdarz mnie miłością, daj doświadczyć Twojej miłości. Zaczął mówić tak jak ktoś, kto kocha bardzo do kochanej osoby. Do ukochanej osoby. Piękna miłość. Pięknej miłości. Nie o egoizmie. Nie o brudnej miłości. Tak samo mówimy o sobie. Chwalam prawdę. Do tego, który potrafi nas umocnić, który obdarza nas wiarą, który jest i który pozwala się dotknąć sercem, chociaż go nie widzimy oczyma ciała. Dlatego, jak, czyli tego urzędnika, bo on dlatego jest. Ja mam ograniczone zaufanie. Przekazywać Ewangelię. Kochani, różnie to nie liczcie tylko na katechezę w szkole. Na katechezę głoszoną przez katechetów czy przez księży. Bardzo wielkim problemem jest problem młodzieży. Młodzież
z różnych ran. To jest najważniejsze dla opinii publicznej. Czas młodości to jest czas przechodzenia z dzieciństwa do wieku dorosłego. To jest i czas jakiejś rewolucji w umysłach, w całym systemie, który my zmusiliśmy nazwać biologicznym. I tu poukładać sobie wszystko dobrze. Jeżeli nie będzie poukładane, zaczyna się bunt, zaczyna się i odejście od Pana Boga. I tutaj wszystko zrobić, żeby uchować młodzież. Możesz dać dobrą książkę. Tego nie rezygnujmy z tego. Bo dobrego pisma, codziennych pism, codziennego dodawania do tej naszej wiedzy. Systematycznie, kropla drąży kamień nawet. A nie nagle, często padając, potrafi wydrążyć kamień. Właśnie często dodawać pismo katolickie w domu. Stąd tak mówimy, katolickie pismo. My jakoś tak nie dowierzamy temu, czy albo nasze lenistwo jest takie intelektualne, czy jeszcze może inne, nie kupi pisma. Na szczęście przy kościołach, niejednokrotnie przy kościołach, bo przy wychodzeniu z mszy świętej, duszpasterze dbają, żeby były tam pisma. Stoi ministra, czy ktoś inny. Dlaczego nie podejść, kupić? Jest w Polsce szansa. Jest takie dobre pismo niedzielne. Dlaczego tego nie wziąć? Boisz się tego, co wydrukowane? Zobaczysz, ile dobra będzie. Chociażby tytuły przeczytaj. Przeglądaj zdjęcie jedno drugie i może chociażby tę zajawkę, pierwsze zdanie przeczytaj. Co tam jest? Może pociągnie cię to dalej i zobaczysz, jak będziesz umysł miał bardziej świat. Raz na tydzień nie kupić pisma katolickiego. Pismo dla młodzieży. Są pisma dla młodzieży. Jest takie dobre pismo. Miłujcie się. Dwumiesięcznik. Raz na dwa miesiące nie kupić młodzieży. Niech przeczytają. Będą lepsi. Tam jest dużo ciekawych rzeczy i rozwiązane będą problemy. Tam piszą ci, którzy znają problemy młodzieży. Szukajcie w internecie. Pytajcie, gdzie to wydają takie pisma. Akurat miłujcie jest wydawane w Poznaniu przez księży Chrystusowych. Pismo chociażby nasz dzień. Codziennie to pismo jest. Ileż dowiedzieć się można? Wczoraj na przykład w naszym dzienniku Odwrót od gender. To przeczytać. Co to jest? O co tu chodzi? Kochani, to są bardzo poważne problemy. Bardzo poważne problemy. Szatan nie śpi. Szatan działa i szatan organizuje bardzo inteligentnie swoje działanie, żeby wpłynąć na człowieka, żeby go uwieść właśnie przez pismo. Dać też bardzo łatwe książkę. Nie jeden raz na całe życie kupisz dziecko. Systematycznie, małemu, większemu. I nic na siłę, i zawsze z miłością. I rozmowa, i modlitwa. I właśnie to, do czego zachęcam bardzo mocno. Adoracja Najświętszego Sakramentu. Przyjść, uklęknąć przed tabernakulum. On czeka i on słyszy. Nawet gdy nie wypowiadasz z ustami. On słyszy to, co mówimy w myślach, w naszym sercu. On czyta w naszym sercu, on działa na nas. Wchodzi komisarz, to ma dostęp do dokumentów. Przeróżni mówią radiosteki, różni ludzie, promieniowanie jakieś. Ale jest niestety trzymaniem ręki. Tak, ale on promieniuje niesamowicie. Tylko trzeba chcieć otworzyć serce. No właśnie, ja to nie. Więc modlitwa, żeby kochać Chrystusa, działanie. Idźmy i możemy. Pomyślmy przy okazji tej pielgrzymki, jak gdzie ja mogę głosić, jak mogę głosić. Może mogę głosić nawet nie wymawiając słów, swoim przykładem oczywiście, ale także dać książkę, dać pismo. Artykuł dobry jest, podesłać. Masz internet, przesłać komuś dobry artykuł, czytasz. Całą Polskę trzeba umocnić, odzyskać jeszcze wielu i umocnić. Młodzież umocnić, kochani. Staniemy kiedyś przed Panem Bogiem. Dobrze nie były puste ręce.
zmiany. Zwróćmy uwagę na ewangelizację. To jest pigułka taka, która pokazuje... Także na ewangelizację naszych sióstr i braci, którzy wyjechali z Polski za chlebem. Otóż to. Ponieważ tam bardzo często szukają chleba. Myśli, że my wszyscy chcą polepszyć sobie życie, tak naiwni, ale zapominają. Ale przecież ta działka nie została oddana. Tak jest z emigracją. Czym macie problem? To masz taki wiem, możliwe, że zapomina. Nie wiedziała o tej nieruchomości. A życie bez Boga niemożliwe. To jest nicość. To jest nieruchomość. Wysłuchali państwo powtórzenia wczorajszej katechezy. W jednej sprawie mamy dokumenty szczątkowe, w drugiej sprawie mamy, tak jak tutaj omawiamy, mamy zastosowną dokumentację. Słuchają państwo Radia Maryja w programie Nocny Ma. Czas na cykliczną audycję Głos z Krakowa. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Witam serdecznie w audycji Głos z Krakowa przy mikrofonie Kajetan Rajski. Spotykamy się niemal w przededniu 26. pielgrzymki rodziny Radia Maryja na Jasną Górę. Po raz kolejny już, 26., rodzina Radia Maryja będzie składała swoje prośby, podziękowania, błagania u stóp Najświętszej Maryi Panny Królowej Korony Polskiej, która z cudownego wizerunku na Jasnej Górze opiekuje się swoim narodem, gdzie jest patronką w sposób właśnie szczególny. I dziś, jako że to audycja Głos z Krakowa, opowiemy o tym, jak w jednej z parafii krakowskich, parafii pod wezwaniem niepokalanego poczęcia Najświętszej Marii Panny na osiedlu Azory, to jest parafia franciszkańska, jak działa koło przyjaciół Radia Maryja, jak również to koło właśnie wybiera się na pielgrzymkę w najbliższą sobotę, niedzielę, 8-9 lipca, jak doskonale wiemy, pielgrzymka rodziny Radia Maryja. I tak witam przede wszystkim ojca Leszka Dudzińskiego, franciszkanina. Szczęść Boże, Bóg zapłać. Bardzo cieszymy się, że ojciec zechciał przyjąć zaproszenie do audycji Głos z Krakowa. Będziemy później mieli okazję wspomnieć, ale już teraz zdradzę radiu słuchaczom, że ojciec Leszek ma za sobą 59 lat kapłaństwa, 67 lat życia zakonnego, w przyszłym roku 60. rocznica Świętej Kapłańskich, ale o tym wspomnimy jeszcze w trakcie naszej audycji. Witam serdecznie również panią Lucynę Augustyńską, przewodniczącą Koła Przyjaciół Radia Maryja przy parafii Niepokalanego Poczęcia. Szczęść Boże. Bóg zapłać. I jest z nami również pani Zofia Borsuk, zastępczyni pani Lucyny. Szczęść Boże. Witam serdecznie. Bardzo cieszę się, że możemy kilka dni przed pielgrzymką, kolejną pielgrzymką rodziny Radia Maryja, porozmawiać. Ojcze Leszku, ojciec już od wielu lat słucha Radia Maryja i jak rozmawialiśmy jeszcze przed rozpoczęciem audycji, bardzo wiele razy ojciec podkreślał, że Radio Maryja posługuje, pełni taką posługę w Polsce, posługę prawdy, posługę przekazywania prawdziwych informacji. Program Radia Maryja jest tak bogaty, ale również teraz pewno docierają słuchacze tego radia ubogacają się niemal codziennie. Zasłonić. Natomiast słuchając regularnie tego radia, taka, można wiele rzeczy przeżyć tu akurat organy ścigania, czyli bliskości była elementem z Chrystusem i Jego Matką. Mafii, która umożliwiła ja w swojej pracy, tej duszpasterskiej, jeśli prokuratura nie wnosiła zwłaszcza kiedy chodzi o posługę konfesjonalne, zachęcam wiernych, by wybrali sobie jakąś godzinę, jakiś program z Radia Maryja i codziennie poświęcili ten czas, by ubogacić się treścią, jaka płynie z tego Radia Maryja. Również przy spotkaniu z młodymi ludźmi, nawet tak przypadkowo, też mówię im o wielkiej wartości tego radia. Ja sam w modlitwie, którą prowadzi Radio Maryja, modlitwie kapłańskiej, jakim jest jucznia, jakim jest godzina czyta, godzina popołudniowa, czy różaniec święty. To jest bogactwo modlitewne, czy rozmyślania
prowadzą różni duchowni ojcowie, przekazując te prawdy zawarte w Piśmie Świętym. Dlatego jesteśmy wdzięczni opatrzności Bożej za to wielkie dzieło Bożego miłosierdzia, bo tak to trzeba nazwać, dzieło Radia Maryja i Telewizji Trwam, bo ono rodziło się w ogromnych cierpieniu, w ogromnym bólu, a jednak dobro zwyciężyło, prawda zwyciężyła. Więc przede wszystkim właśnie posługa modlitwy, posługa przekazywania Słowa Bożego, ale także w tym zamieszaniu medialnym, jakie niewątpliwie w Polsce jest. Mamy wiele mediów, tak zwanych mediów polskojęzycznych. Nie oszukujmy się, w istocie mediów ateistycznych, mediów, które są przeciwne Kościołowi, przeciwne wierze katolickiej, ale już nawet nie tylko to, przeciwne także podstawowym wartościom. Bo jeśli media zachęcają, promują wartości, a raczej antywartości, takie jak aborcja czy antykoncepcja, to to już nie jest uderzenie w sam Kościół, ale to jest uderzenie w podstawowe wartości, godność ludzką, która każdemu człowiekowi przysługuje. I właśnie pośród tych mediów Radio Maryja jawi się jako medium, które przekazuje prawdę, jako ośrodek medialny, który propaguje te wartości, wartości chrześcijańskie, wartości patriotyczne. Jest taką jutrzenką Radio Maryja. I tak zrozumiale do każdego człowieka, nie tylko wykształconego, ale również tego prostego człowieka przemawia. I to jest ta tajemnica działalności duszpasterskiej Radia Maryja. Przecież statystycznie, jak się dowiedziałem, około 6 milionów Polaków słucha Radia Maryja i ogląda też telewizję Trwam. I ci ludzie jak najbardziej potem idą do kolejnych wyborów i wybierają ludzi, którzy mają poczucie odpowiedzialności za kraj, za ojczyznę, za Kościół. Dlatego to wszystko zawdzięczamy Radiu Maryja. I to jest ta wielka sprawa tej rozgłośni. Nazywam się Ewa, mam 62 lata. Którzy kierują musimy się pogodzić, ale tym Radiem Maryja na czele z dyrektorem Tadeuszem Rydzykiem. Oni jako fachowcy, można powiedzieć, zarówno w telewizji, jak i w radio, pełnią funkcję nie tylko duszpasterską, ale głoszą prawdę. Dlatego są autentyczni. Dlatego są jak najbardziej kochani. Dlatego za nich się modlimy. I oczywiście to przesłanie przekazywania prawdy, również tej prawdy dotyczącej spraw politycznych, ale politycznych w najlepszym tego słowa znaczeniu, a więc dbałości o dobro wspólne, przyświeca, jak wspominał ojciec wcześniej, jednej z ulubionych ojca audycji, a więc aktualnościach dnia. Tak, aktualności dnia. Żadne inne rozgłośnie nie ma tego, co jest w Radio Maryja. Kiedy rozmawia Radio Maryja z ludźmi fachowcami, pod każdym względem przekazują oni nam prawdę, nie tylko gospodarki polskiej, ekonomii, również i tej rzeczywistości, która nas dotyka, ale również Radio Maryja broni nas, żebyśmy byli uświadomieni, co nam grozi. I to jest ta rzeczywistość i ta wielkość tego radia. Bardzo dziękuję za to stwierdzenie właśnie Radia Maryja jako
jedno z nielicznych ośrodków medialnych stara się tę prawdę przekazywać dalej, prawdę niezafałszowaną, prawdę, która jest wartością sama w sobie, która niekoniecznie jest zawsze opłacalna z perspektywy politycznej, ale tak jak Kościół od 2000 lat głosi, prawda musi być głoszona sama w sobie, a więc ze względu na samą wartość tej właśnie prawdy. Pani Lucyna jest przewodniczącą Koła Przyjaciół Radia Maryja w parafii Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny w Krakowie, osiedle Razory. I tak jak co roku i również w tym roku przygotowuje Pani wyjazd na pielgrzymkę rodziny Radia Maryja. Ale zanim jeszcze o tym wyjeździe, zanim jeszcze o tych przygotowaniach tej pielgrzymki, od kiedy koło funkcjonuje i jak ono funkcjonuje? Czy się spotykacie, czy może tylko jest po prostu to koło na papierze i jak jest wypis wspólnoty parafialne, to ojciec proboszcz chwali się, że ma również koło przyjaciół Radia Maryja, ale jest tylko kilka osób na papierze. Czy może w rzeczywistości się spotykać? Jak to wygląda? Nasze koło przy tej parafii Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny powstało w 1999 roku, zatem w grudniu tego roku jakby osiągnęło pełnoletność, 18 lat będziemy obchodzić, będziemy Bogu dziękować i Matce Bożej za to wielkie dzieło. Nasze koło ma spotkania w każdy pierwszy czwartek miesiąca. Msza święta o godzinie 17 jest poprzedzona adoracją Najświętszego Sakramentu. Po mszy świętej zostajemy i modlimy się różańcem świętym w intencji kapłanów. Za naszych kapłanów, za święte powołania kapłańskie, zakonne i misyjne. I dopiero potem spotykamy się w salce katechetycznej. Jak działamy? No może nie tylko tak, jak pan powiedział na papierze, ale to było tylko pytanie, czy to jest na papierze, czy rzeczywista działalność? Nie, myślę, że rzeczywista działalność. Chociaż nas już niedużo pozostało, bo obecnie liczy 23 osoby, bo prawie 23 osoby już są po drugiej stronie. Bardzo dużo podeszło już do Pana. Takie też czon Radia Maryja, osoby wspaniałe, ale myślę, że one też za nami orędują. Tak jak my się modlimy na mszy świętej za nich, tak oni orędują za nami. I tworzą takie koło przyjaciół Radia Maryja, tylko już miejmy nadzieję w niebie. Ja mam nadzieję, ale też wierzę, że święte obcowanie właśnie tak działa. Za nich się też modlimy, szczególnie w listopadzie, gdzie składamy wypominki. Więc myślę, że takie orędownictwo w niebie jest. Ale też również orędownictwo świętego Jana Pawła II, który mówił, że ja Panu Bogu codziennie dziękuję, że jest takie radio i że się nazywa Radio Maryja. Więc w niebie mamy orędowników świętych. W sensie katechetycznej spotykamy się z opiekunem koła. Dotychczasowy opiekun był z nami przez 3 lata. Ojciec Józef Kiełbasa, którego serdecznie pozdrawiamy. Ale przy naszych zmianach w pastorze będziemy mieć prawdopodobnie nowego opiekuna. Ale to już decyzja będzie ojca proboszcza i ojca gwardiana. Ale ojciec Józef budował na fundamencie, potężnym fundamencie, na skalę nasze wzrastanie, a zwłaszcza przez adorację Najświętszego Sakramentu. I jest nieoceniona wartość tego spotkania przed Najświętszym Sakramentem. Przygotowanie, adorację na mszy świętej. Również modlimy się w tych intencjach, które Radio Maryja mówią, że w znanych intencjach omadlamy. Omadlamy ojczyznę naszą, omadlamy Ojca Świętego, omadlamy właśnie Radio Maryja, posługujących w tym radiu osoby świeckie, jak i również ojca dyrektora. Polecamy również, jest to, ponieważ to jest pierwszy czwartek, modlimy się i polecamy kapłanom. Pierwszy czwartek mamy taką szczególną intencję właśnie
właśnie modlitwy za kapłanów i tą modlitwą podtrzymujemy ich ręce, aby były święte i żeby nam służyli. Ma to być pierwszy efekt tak zwanej inicjatywy trójmorza z podpisem na brak złożone w obecności rezydentów. Jeszcze ta posługa sakramentalna jest dostępna. Przecież zwłaszcza w Krakowie wiemy o tym doskonale, że jeśli przejdziemy się przez Stare Miasto, czy okolice Śródmieścia, to kościoł bez liku, jeśli tylko ktoś chce skorzystać z sakramentu pokuty i pojednania, czy uczestniczyć w mszy świętej, to taką możliwość ma. W innych miastach w Polsce też jest dobrze pod tym względem, choć już na Kraków jest na swój sposób wyjątkowy. Ale jeśli pojechalibyśmy do państw Europy Zachodniej, tam już często trafimy na kościoły zamknięte, na sytuacje takie, że msza święta jest odprawiona tylko jedna w tygodniu, albo i nawet rzadziej, jedna w miesiącu. Więc faktycznie ta modlitwa o powołanie kapłańskie jest jak najbardziej zasadna. Powołanie kapłańskie w całym kościele, w kościele powszechnym, ale także w kościele w Polsce, żeby nie zabrakło za ileś lat rąk do sprawowania Eucharystii, do rozdawania komunii świętej, do udzielania rozgrzeszenia. Pani Lucyno, ile już pani lat jest przewodniczącą Radzie Maryi? 15 lat. I organizuje się pielgrzymki i oczywiście obok tych spotkań co miesięcznie, w pierwszym, czwartym miesiącu. Tak, organizujemy pielgrzymki. Te najbliższe, za które będziemy mówić niedługo. Również chcę przeżyć taką radosną pielgrzymkę na konsekrację świątyni Maryi Gwiazdy Ewangelizacji Świętego Jana Pawła II. Nasza poprzedniowa pielgrzymka z naszym opiekunem ojcem Józefem. Przeżyliśmy piękne katechezę, samo już uczestnictwo w tym, że poświęcenie konsekracji, to była wielka szkoła wiary, i nadziei, że dobro zwycięży. Wcześniej były pielgrzymki do różnych sanktuariów maryjnych. Organizowaliśmy do Czelnej, do Zakopanego organizowaliśmy, do Torunia jako samo koło, to nie organizowałam, ale bardzo serdecznie współpracowaliśmy ze świętej pamięci już dzisiaj z Stanisławem Paluchem z Nowego Bieżanowa. Stasiu był takim dobrym aniołem na tej ziemi, zawsze przyjeżdżał tutaj u nas na pętle i naszą delegację, którą wyznaczaliśmy, zabierał na te główne uroczystości do Torunia. Mówię o grudniowej pielgrzymce, która była też jako koło, to nie organizowałam, ale współpracowałam właśnie z panem Stasiem Świętej Pamięci, nieodżałowanej Świętej Pamięci. Również przy tej okazji chcę również podziękować sąsiedniemu kołu, którą prowadziła pani Basia, bo na tą pielgrzymkę tegoroczną też z tego sąsiedniej parafii świętej królowej Jadwigi jadą. Basiu, serdecznie cię pozdrawiam i życzę ci dużo dobrego zdrowia, bo z racji właśnie tego braku zdrowia przekazałaś mi tych swoich pielgrzymów do naszej parafii. No, dużo było, wiele pielgrzymek, których jeszcze na przykład do Częstochowy, to mieliśmy koło, że nas było bardzo dużo zorganizowane pod Wałkiem z jednej parafii. Po tym już zaczęła się współpraca zaprzyjaźnionych wokół naszej parafii. To jest też takie dzielenie się właśnie radością, że możemy współpracować i wymieniać się doświadczeniami, może czy na spotkaniach właśnie, co omawiamy, jak omawiamy. Także to jest, myślę, że to jest właśnie ta cała radość dzielenia się i bycia z tym drugim człowiekiem, bo na tym polega właśnie ta radość bycia z drugim człowiekiem. I to też jest taki charyzmat rodziny Radia Maryja, że nie tylko współpraca wewnątrz swojej parafii, ale także z parafiami ościennymi, z innymi przyjaciół Radia Maryja, po to, aby wzajemnie działać, aby wzajemnie prowadzić ludzi do Boga, aby wzajemnie wspierać się, pomagać sobie, wspólnie się modlić. Pani Zofia, zastępczyni pani Lucyny, zastępczyni przewodniczącej Koła Przyjaciół Radia Maryja, chętnie opowie nam, czym dla pani jest Radio Maryja. Amerykańskie
dla mnie Radio Maryja jest taką jakby, jakby powiedzieć, szkołą modlitwy. Przede wszystkim, co ja najbardziej lubię w Radio Maryja. Przede wszystkim różaniec. Różaniec, człowiek taki jest rozbiegany w świecie, tak jak był. Teraz ten różaniec jest taką mobilizacją. 3 razy dziennie. Może nie zawsze 3 razy dziennie odmawiam, ale mobilizuje. Tak samo Radio Maria jest dla mnie szkołą. Mszy święty, katechez, szczególnie katechez rannych, gdzie człowiek dowiaduje się, mimo nie jest już najmłodszy, ale bardzo dużo dowiaduje się z katechez. Tak samo są prowadzone przez biskupów katechezy, przez kapłanów, przez osoby świeckie, przez historyków, gdzie się dużo dowiaduje o historii, której no niby powinno się wiedzieć, znać tą historię, a jednak to dużo się dowiaduje. Są rzetelne informacje, informacje dnia. No, mało słucham innych rozgłośni, no chociaż trzeba porównać i czasem posłuchać, ale tutaj są przynajmniej rzetelne i nikt nic tam nie powie, nie tak jak potrzeba. Tak samo w radio, i w radio, i w telewizji, trwam jest to samo. Nie znamy cel, potem jest pielgrzymki. No jeżdżam też na pielgrzymki, tak jak opowiadała nasza przewodnicząca Lucynka. Staram się też z nią jakoś współpracować, jeżeli na tyle, ile po prostu potrafię. I no jeździmy, no byliśmy też, tak jak wymieniła po prostu. No też jeszcze bardzo lubię oglądać pielgrzymki poniedziałkowe Radio Mszy jako Radio Maryja, gdzie tam po prostu też wiele się nauczy, wiele się widzi tych sanktuariów tam, których no, i w Polsce i za granicą, tak jak jest. Których nie zawsze jest możliwość, żeby zwiedzić. Więc myślę, że takie słowa, takimi słowami właśnie pani Zofii o tym, jakie są najlepsze aspekty słuchania Radia Maryja, audycji modlitewnych, informacyjnych. Wielu słuchaczy pod tymi słowami pani Zofii by się z pewnością podpisało. Że mamy już tylko 5 minut do końca naszej audycji. Pani Lucyno, jeszcze informacje odnośnie pielgrzymki. Wiem, że jest jeszcze kilka miejsc. Prosiłbym o podanie numeru telefonu, gdyby ktoś w ostatniej chwili chciał się zdecydować i uczestniczyć wraz z kołem przyjaciół Radia Maryja na Azorach przy parafii franciszkańskiej. Tak, serdecznie zapraszam. Numer telefonu 507-616-012 w godzinach wieczornych. Bardzo proszę. Oczywiście przyłączamy się do tego zaproszenia. Tutaj jeszcze koło przyjaciół Radia Maryja jest prenumeratorem czasopisma w naszej rodzinie. Myślę, że jeszcze kilka słów dosłownie pani Lucyno o tym, dlaczego jest to czasopismo tak bardzo ważne. Ważne jest dlatego, że obejmuje rodzinę, całe rodziny. Od maleńkich dzieci, od przedszkolaków, poprzez młodzież, osoby starsze. To są artykuły, które są artykułami pogłębiającymi szerokie spektrum. Są tematy, króciutko teraz to nie będę mówiła, ale są tematy przepiękne. Nasz były opiekun ojciec Marcin Kordowisko, bo każdy opiekun dostaje w prezencie taką prenumeratę tego miesięcznika i powiedział nam kiedyś wręcz po prostu do introligatora i będzie je oprawiał, bo są tak, zresztą nieraz też na spotkaniach korzystam z tych artykułów i zachęcam, są pewne trudności przekonać, żeby prenumerować to. My w szkole mamy 20 egzemplarzy i od paru nastu lat właśnie posługujemy się tym i omawiamy również, kseruję jakieś ważne artykuły i po prostu z parafii wykładam, żeby ktoś mógł przeczytać. Oczywiście przyłączamy się do tej zachęty. Pani Lucyno, jeszcze przypomnijmy szybciutko numer telefonu, bo może ktoś nie zdążył dobiec z długopisem do kartki, żebyśmy przypomnieli jeszcze numer telefonu. Nie
Pielgrzymka skalkulowana Azorów 507 616 012. Mam na imię Lucyna Hełm. Serdecznie zapraszam. Jeszcze na koniec ojciec Leszek, tak jak wspomniałem na początku, 59 lat kapłaństwa, a tym, kto udzielał święceń kapłańskich, był biskup Karol Ojcowy. Po na ulicy Warszawskiej, wśród Szarytek, 8 grudnia 1958 roku, uroczystość niepokalanego poczęcia Najświętszej Maryi Panny. I ta uroczystość święceń kapłańskich jakoś umocniła mnie, kiedy będąc na mojej placówce w Chełmie Lubelskiej otrzymałem pozdrowienie. Oczywiście pieczątka na kopercie była z Kurii Krakowskiej. Przełożony mój, dostawy, jakby coś tam musiałeś nabroić, bo to w ogóle działa ten rynek. Bo masz tu z Kurii Krakowskiej list. Oczywiście to była kartka. Znaczy, ja bym powiedział tak, no tutaj oczywiście na wszystkich surowcach to jest tak, jak pierwszemu kapłanowi, któremu było dane udzielić święceń prezbiteratu serca błogosławie Karol Wojtyła. Kontrakty na dostawy surowców są, dlatego są dostawami kontraktowymi, chociażby ze względu na to, że ten surowiec trzeba zawsze żyje, z bardzo daleka przywieźć. A tak? Kiedy do Polski można go przywieźć albo z Kataru, byłem w Rzymie, albo ze Stanów Zjednoczonych, trzeci taki dostawca, to jest Australia, ale to jest ciut dla nas Auli, za daleko. I teraz wiele, że się kupuje ten kowiec na morzu. Przypomniałem się papieżowi Janowi Pawłowi II, to musiałby być ogromny przypadek. Nie jego pierwszym, udzielił mi w ten czas błogosławieństwa swojego papieskiego i za to dziękuję świętej Bożej opatrzności. Natomiast o tych cenach, to myślę, że to jest dosyć ciekawe. 60. rocznica święceń kapłańskich. Moim Państwa gościem był ojciec Leszek Kuziński, franciszkanin, pani Lucyna Augustyńska oraz pani Zofia Borsuk z parafii niepokalanego poczęcia Najświętszej Marii Panny w Krakowie na osiedlu Azor. Za tydzień słyszymy się o zwykłej porze. Audycję prowadził Kajetan Rajski. Pewnie w większości my mamy to, zatrzymuje się nasze analizowanie tego procesu, kiedy podpisywane są te długoterminowe tajemnicze kontrakty z Gazpromem. Przez ostatnie kilka lat sam proces skraplania i później degazyfikacji jest dużo tańszy. Przez to, że proszę Państwa, już za chwilę będziemy chcieli się połączyć z telewizją Trwa. Stamtąd też wysłuchamy przemówienia dzisiaj prezydenta Stanów Zjednoczonych. Ma być ono ważne, prezydenta Donalda Trumpa, potem też kolejne tematy, które Państwo są przygotowane. Z Rosją, to jest drogą lądową i tam jest bardzo ciekawa, nie znam szczegółów oczywiście, ale zawsze tak się te kontrakty zawiera, że jest formuła oparta o cenę ropy naftowej. Ze względu na to, że ropa naftowa ma ogromny spadek cen, jest tendencja spadkowa, czyli tak zwane backwardation. To nie jest na zasadzie, jak my kupujemy, bo my kupujemy przyjęte jednej ceny. Tak mówimy o rynku otwartym. Rynku, to powiem tak, że tak jest z kontraktem. Tak. Ale mam nadzieję też, że Państwo, ta formuła zawsze ona powinna determinować mimo wszystko cenę. I teraz tak, no oczywiście Rosja nie może sobie jednak z jednej strony pozwolić na to, żeby nam nie sprzedawać tego gazu. Więc to jest tak, jak było w latach 2000, gdzie Rosjanie, gdzie uważaliśmy, że Rosja nam zawsze dostarczy ropę naftową, bo to jest ropociąg przyjaźń. W międzyczasie wybudowane zostały ogromne ropociągi. Dzisiaj jest budowany ogromny gazociąg w stronę krajów zachodnich. Wówczas rzeczywiście Rosja w tym może 2020 roku wcale nie będzie musiała nam sprzedawać gazu, stąd ten kontrakt ze Stanami Zjednoczonymi jest bardzo istotny. I wtedy jesteśmy największym odbiorcą. Tak, jeszcze. Wydaje mi się, że najdroższy jest załadunek, nie sam transport, nie sam przewóz, tylko zapakowanie tego nastawki. To jest najdroższe. No to się lepiej, tak, ale jeszcze wziąć pod uwagę nakłady, które musimy zrobić z uwagi naszego gazoportu. Także tam socjalizacja tych kosztów czy rozłożenie ich na produkt, który będzie dostarczany konkretnym odbiorcom, jest dużym kosztem dodatkowym. To też wynika z tego, że my przez długie lata przygotowywaliśmy się do określonego procesu i ten proces dzisiaj, no na jakim się etapie jest kosztowny, to jest prosty mechanizm, że tylko inwestycje, no to te koszty inwestycji muszą się rozłożyć na amortyzacji. A co rodzaju takiego mechanizmu? Nie brałbym miary, jak długo żeśmy
przygotowali, budowali ten port, bo to chyba jest niezmienne. Ale łączy normalne. Musimy teraz mieć, bo będą wszystkie transakcje, które będą przechodziły, wszystkie dostawy, one będą ujmowały w sobie koszt związany z budową tego typu przedsięwzięcia. To jest naprawdę ogromne i kosztowne przedsięwzięcie. Chciałem podać, że takie ważne, mówiąc trochę tego miksu energetycznego, ponieważ przepustowość tego portu to jest około 5 miliardów metrów sześciennych rocznie. Polska zużywa obecnie około 16 i jest jednym z najmniej, można powiedzieć, ma najniższy wskaźnik konsumpcji, więc śmiało 30% to może wzrosnąć. Więc też nie warto się na tym skupiać, że ta dywersyfikacja, czyli 1/3, docelowo 25% naszego zużycia rozwiąże nasz problem. Ja bym też tutaj jeden taki aspekt zwrócił uwagę. Uważam, że prezydent Trump jest naprawdę niesamowitym biznesmenem. Przyjechał do Polski, sprzedał nam gaz i systemy Patriot. Zrobił niezły biznes. No właśnie, a pytanie... Ale wy jesteście najbardziej zadowoleni, co jest też ciekawe. Tak, jeszcze jesteśmy zadowoleni. Jeszcze ani damy, ani kupujący. Czekamy na następny sprzedaż. Ale proszę zobaczyć, jeszcze 2 lata temu w Polsce były 3, a później 2 największe amerykańskie koncerny, które u nas miały wydobywać ten tani gaz do łuku. I jest pytanie, dlaczego my przy okazji nie załatwiliśmy tego, że oprócz, że będziemy kupować ten amerykański gaz, no nie zapewnimy sobie jednak taniej eksploatacji tutaj na miejscu. I to niesamowicie wydało nam argument w tym 2022 roku, czy wcześniej, negocjacyjny z Rosją. My nie ułatwiliśmy życia tym firmom. No właśnie, dlaczego? Pokazuje z jednej strony, że my nie ułatwiliśmy, a z drugiej strony może też pojawił się jakiś związek przyczynowo-skutkowy, to znaczy z punktu widzenia gospodarki amerykańskiej lepiej jest wytwarzać u siebie i sprzedawać za granicę, jeżeli jest ten klient tak dobry, który chce kupić. A z tego, co analizy pokazywały w Stanach Zjednoczonych, ma powstać około 40 tysięcy nowych miejsc pracy, więc jakby Donald Trump odwracał swoją kampanię miejsca pracy. On ma amerykański inwestor prywatny, jeżeli znalazłby tą ropę łupkową czy gaz łupkowy w Polsce i miałby prawo, możliwość odsprzedawania tego po cenach rynkowych, a nie dyktowanych przez państwo, to prawdopodobnie tutaj został. Dlatego powiedziałem, że sobie nałożyły 2 elementy. To znaczy zarówno ten element związany z tym, że my jakoś też niechętnie, to jest pytanie, dlaczego nie potrafiliśmy zamienić tych zasobów, które mamy w ziemi, na coś, co wiązałoby się już z zarabianiem pieniędzy. Z drugiej strony, no i jednak w tej sytuacji, jeżeli państwo było nieprzychylne, a przychylne jest na zakup, no to nie ma problemu, żeby na tym zarobić. Ale ja bardzo prosto panu odpowiem na to pytanie. No bo jak problem jest w prawach własności, w tym, że amerykański posiadacz ziemi jest posiadaczem tego, co w tej ziemi jest, a u nas niestety nie. Ktoś, tak, państwo jest wszystko poniżej 2-3 metrów w dół, to jest wszystko państwowe, więc generalnie jedną osobą łatwiej się dogadać niż państwo, tak? Nie o to chodzi. Chodzi o to, że pan, mając w tym momencie kawałek ziemi, na który powinien być może i całe wzgórza, będzie miał interesy, stworzyć, żeby dogadać się z nimi. W ten sposób mogę to się obywatele. Czy w Stanach Zjednoczonych oczywiście też częściej inne osoby często mają prawa mineralne, a inne mają prawa do ziemi i też to jest ujęte. Mądrze się popracowałem przez rok na polach odwojnych. Osoby, które są właścicielami ziemi, też dostają swój procent, tak? Około 10%. No tak, ale prawdopodobnie te mechanizmy są na tyle klarowne, jednoznaczne, że ryzyka biznesu są ograniczone. W Polsce dominuje, że jeżeli jest taka sytuacja, która mówi o tym, że coś, co się jest własnością państwa, no to z punktu widzenia biznesu jest bardzo ryzykowne ujawnić to, no bo w tym momencie koszty ujawnienia są bardzo wysokie, a potem pytanie pojawia się, jak zachowa się państwo w sytuacji, kiedy uznamy, że tam coś już w środku jest i ta pewność biznesu najprawdopodobniej też ogranicza. I had opportunity to visit the Copernicus Science Center today and found it not only informative, but thoughtful in its mission, which is to inspire people to observe and experiment, ask questions, seek answers. Na gospodarkę, eksperymentowanie, zadawanie pytań, kwitnę na pierwszym, no better purpose for such a modern lepsza dostaw gazu, tutaj także podziękować wszystkim, którzy oprowadzali, zwłaszcza dzieciom, które sprawiły, że było to cudowne doświadczenie. Fajnie to wszystko się toczyło do pewnego momentu, aż usłyszeliśmy komunikat Gazpromu, celem prezydencji jest zapewnienie dostawy
bezpieczeństwa narodowego amerykańskiemu. Wszyscy się zgadzamy, że ludzie powinni mieć możliwość życia bez strachu, bez względu na to, w jakim kraju żyją. To jest to moje życzenie dla wszystkich na całym świecie. To jest potencjalny gracz w Europie. Wiesz, bardzo dziękuję za to wspaniałe powitanie w tym pięknym kraju, za gościnność i uprzejmość. Nie zapomnijmy tego. A teraz mam zaszczyt przedstawić Państwu mojego męża, rezydenta Stanów Zjednoczonych, Donalda J. Trumpa. No mamy w tym momencie dużą siłę, która ma, daje nam wszystkim perspektywę, bo na razie do samego wejścia jeszcze ta siła nie wynika, ale w momencie, kiedy faktycznie ruszy ta współpraca i ruszą kontrakty, ruszy transport, ruszy budowanie pewnej siły w Europie, zupełnie nowej siły, no mamy tu zupełnie inne możliwości. Bardzo dziękuję. Stany Zjednoczone mają wielu fantastycznych dyplomatów, ale nie ma lepszego ambasadora tego kraju niż pierwsza dama Melania. Bardzo dziękuję, Melania. Przyjechaliśmy do Was, żeby przekazać coś niezwykle ważnego. Ameryka kocha Polskę. Ameryka kocha Polaków. Dziękuję. Polacy wzbogacili ten region, ale wzbogacili również Stany Zjednoczone. Byłem dumny, ciesząc się poparciem polskich Amerykanów w wyborach 2016 roku. Jestem niezwykle zaszczycony, mogąc stać w tym mieście, w tym miejscu, obok pomnika powstania warszawskiego. Jestem zaszczycony, że mogę się zwrócić do Polaków, których wiele pokoleń marzyło o Polsce, która będzie bezpieczna, silna i wolna. Planów było wiele i zawsze w pewnym momencie okazywało się, że Rosjanie prezydent Duda i nasza cudowna pierwsza dama Agata powitali nas niezwykle ciepło, w sposób, który przyniósł Polsce sławę na całym świecie. To, że Węgrzy podpisali ten kontrakt, to wypada to w pewnych przeszłości, tak? Szczerze i naprawdę, szczerze, dziękuję. Ja myślę, że dopóki nie będzie jednego takiego czynnika, który jest w stanie scalić wspólnotę interesów państw, będą to tylko deklaracje i obawiam się, że wykorzystywane tylko po to, żeby wzmocnić swoją pozycję właśnie przetargową wobec Rosji. Cieszymy się, że nie porozumiemy, no to były prezydent Lech Wałęsa, znany z przewodzenia Solidarności, również dzisiaj z nami. Dziękuję. Łańcuchu dostaw dla przemysłu niemieckiego, przemysłu eksportowego, ale może te inicjatywy powinny iść jeszcze w imieniu wszystkich Amerykanów chciałbym podziękować również całemu narodowi polskiemu za podrość podczas powitania naszych żołnierzy. Oni nie tylko bronią wolności, są również symbolem zaangażowania Stanów Zjednoczonych w wasze bezpieczeństwo i w zapewnienie silnej i demokratycznej Europy. Biznesowy tego przedsięwzięcia, bo to chyba było najważniejszym łączącym wspólny interes, ale ważne jest, żeby przedstawiciele wojska amerykańskiego, polskiego, brytyjskiego i rumuńskiego. Danych rozwiązań, ale zatem natychmiast powinno się pojawić rozwiązanie na Duda i ja przyjechaliśmy z niezwykle udanego spotkania z liderami, którzy uczestniczyli w spotkaniu inicjatywy Trójmorza. Obywatele tego regionu. Ameryka chce zacieśnić z Wami relacje. Chcemy zwiększać wymianę handlową, chcemy zabezpieczyć Wam dostęp do alternatywnych źródeł energii, aby Polska i jej sąsiedzi nigdy nie byli zakładnikiem jednego dostawcy energii. Przy okazji szczytu każdy robił sobie zdjęcie z prezydentem Chorwacji.
ale mam nadzieję, że zostanie z tego coś. Panie prezydencie, gratuluję panu. Prezydent Chorwacji, za to, że przewodzicie tej historycznej inicjatywie Trójmorza. Dziękuję. To jest moja pierwsza wizyta jako prezydenta w regionie Europy Środkowej. Cieszę się, że mogę być tutaj, w tym wspaniałym, pięknym zakątku. Jest naprawdę piękny. Polska jest geograficznym sercem Europy. Ale co ważniejsze, Polacy widzimy ducha Europy. Dostępną w Rosji. Wasz naród jest wielki z powodu waszego ducha. Mogę dzisiaj z podziwem powiedzieć, że farm z wsi do placów i katedr miast Polska żyje, Polska rozwija się i zwycięża. Pokonaliście wszelkie tego typu zakusy. Jesteście dumnym narodem Kopernika. Chopin, St. John Paul II. Polska jest krajem wielkich bohaterów. Zna wartość tego, że go broni. Triumf polskiego ducha na przestrzeni stulecia. Wszystko przeciwnie. Dając wszystkim nadzieję na przyszłość, której dobro wyciąga zło, a pokój odnosi tylko z niego. Dla Amerykanów Polska zawsze była symbolem nadziei. Od zalania dziejów naszego narodu. Polscy bohaterowie i amerykańscy pacjenci walczyli ramię w ramię.